Estoy sumamente contento. Jestem naprawdę zadowolony. De toda la actitud de los jugadores. Jeżeli chodzi o postawę zawodników. Hemos jugado todos y a un nivel altísimo. Graliśmy wszyscy i na bardzo wysokim poziomie. Vuelvo a no dar importancia al resultado. Jak to mówię, dla mnie jest ważny w tym momencie wynik. Porque lo conseguido no tiene nada que ver con lo que hemos hecho. Ponieważ to, co było, nieważne jest, ważne jest, cośmy zrobili. Estoy muy, muy, muy contento. Jestem, porque estábamos muy cansados. Jestem bardzo, bardzo zadowolony i powiem szczerze, byliśmy bardzo zmęczeni. Y el equipo ha dado la cara. I zespół dał twarz. Widać było szczególnie chyba ta druga jedenastka, która weszła w 70 minucie, no, że dała dużo gazu, tak, Koronie? Sevilla más el segundo equipo cuando entró el minuto 70, ¿no? De ahí a más aire, ¿no? Claro. Ellos que jugaban 20 minutos tienen que jugar para 20 minutos. Ci, co grali 20 minut, mieli grać te 20 minut. Por eso estoy muy contento. I dlatego mówię, jestem bardzo zadowolony. Porque han entrado al partido para ganar el partido. Weszli w mecz, żeby wygrać ten mecz. Y esa es la manera y la actitud para competir. To jest sposób i zachowanie właśnie, żeby walczyć i grać mecz. Wiadomo, z samymi dobrymi drużynami tutaj będziemy grali, także warto się sprawdzić. Okres przygotowawczy taki, że praktycznie treningi typowo piłkarskie, tak samo sparingi ciężkie, także lepiej zagrać z lepszymi przeciwnikami i wiadomo, przegrać mecz niż wiadomo, łatwo wygrywać. A powiedz, jak wyglądało to spotkanie z twojej perspektywy, z boiska? Czego zabrakło może? No na pewno ciężki dzień wczoraj był, siedzi nam troszeczkę w nogach, ale mimo wszystko to i tak nieźle wyglądało. No szkoda, wiadomo, że przegraliśmy ten mecz, wiadomo inaczej to by wyglądał remis albo właśnie zwycięstwo, no ale no trudno. Piłka właśnie napisała taki scenariusz, no i nie ma co tam się załamywać, to tylko sparring. Następny gramy w sobotę, fajnie by było już wygrać. Ale ogólnie chyba można powiedzieć, że mimo tego, że mecz przegrany, to nie wyglądało to źle, bo były takie momenty, długie momenty nawet, że fajnie graliście, szczególnie pod koniec, tak? No tak, bramka jeszcze na 2-2 tam padła, słyszałem, nas już nie było na boisku. Prawdopodobnie nie było spalonego. Ciekawie to wyglądało, wiadomo, nogi nas nie nosły tak jak powinny, ale wiadomo, jeszcze będzie czas na łapanie świeżości.